Dzisiaj przygotujemy kapsalony. Aby przygotować kapsalony, potrzebne są filet z piersi kurczaka, oliwa z oliwek lub olej do smażenia, przyprawa kebab gyros, następnie pomidorki małe, ogórek, kawałek czerwonej cebuli, sałata lodowa, ser. A sos wykonamy z majonezu, jogurtu naturalnego, soku z cytryny, czosnku oraz natki pietruszki. To wszystko będzie w pojemnikach o wymiarach 10x24 cm, ilości 3 sztuk. Tyle wyjdzie akurat z tej ilości produktów. Do tego jeszcze będą potrzebne frytki, około 1 kg. Które najpierw musimy podsmażyć w piekarniku na złoty kolor w temperaturze 200 stopni na nagrzewaniu góra-dół. W pierwszej kolejności kroimy filety z piersi na małe kawałki. Wkładamy do miski i marynujemy w przyprawie kebab gyros lub innych ulubionych przyprawach. I odkładamy do lodówki na około 30 do godziny czasu. Tak przyprawione mięso odkładamy na 30 minut do godziny czasu do lodówki. W czasie, gdy mięso się marynuje, możemy pokroić kawałek cebuli czerwonej, pół ogórka, garść pomidorków koktajlowych oraz sałaty lodowej. Warzywa są już pokrojone. Jedne w kostkę, drugie w kawałki. Teraz możemy przygotować sos czosnkowy. Do tego będą potrzebne 2 łyżki jogurtu naturalnego, 1 łyżka majonezu, 1 łyżeczka soku z cytryny oraz czosnek wyciśnięty przez praskę. Ja użyję 3 sztuk, z tego względu, że wolę bardziej intensywny smak. Jeśli chcecie łagodniejszy, wystarczy 1 ząbek. Możemy dodać też natkę pietruszki, około 1 łyżeczki. Siekamy oczywiście. To wszystko dokładnie mieszamy. Do smaku można dodać również sól i pieprz. Na rozgrzaną patelnię wykładamy przygotowane wcześniej mięso, polane oliwą z oliwek i smażymy na złocisty kolor. Po usmażeniu kurczaka można przystąpić do uzupełnienia pojemników. Na samotno kładziemy frytki. Następnie kawałki kurczaka usmażonego. Następnie starty żółty ser. To polewamy keczupem swoim ulubionym. Ja używam ostrego. Na to kładziemy pokrojone warzywa. Tak przygotowane kapsalony wkładamy do piekarnika na 10 minut na opcję grillowania na 200 stopni.